bo mamy taki cykl piłkarskich wywiadów na temat sprzętu W tym lubię grać. Mhm. No i do kolejnego odcinka chciałem tutaj Ciebie zaprosić i popytać Cię. Bardzo miło. I popytać Cię właśnie, w czym lubisz grać? To takie proste pytanie. Znaczy nie pytam o bieliznę, tylko o buty. Nie? To znaczy w mojej przygodzie piłkarskiej, że tak powiem, próbowałem dużej ilości butów, dużej ilości firm i jakoś ostatnio przekonałem się do Nike'ów Vaporu, Nike Mercurial Vapor. Mhm. Trochę jak Cristiano Ronaldo chcesz być, tak? No, troszkę mi brakuje, troszkę dużo. Nie, ogólnie no mówię, no próbowałem butów Adidasa skórzanych, syntetyków, próbowałem Vaporów, próbowałem nawet kiedyś w kopach, no próbowałem wszystkich butów, nawet w jakichś pumach, nie pumach, także, ale ostatnio zacząłem tak troszeczkę bardziej grać w tych Vaporach i uważam, że to są jedne z najlepszych butów, może nie dla wszystkich, ale dla mnie na pewno. A co sobie w nich cenisz? To, że jakoś, nie wiem, dopasowują się do sytuacji? Po pierwsze są bardzo lekkie, aha, ale też nie są, ta skóra nie jest, skóra, syntetyk skórzany, tak? Chyba to się tak nazywa. Nie jest też bardzo, bardzo cienki, dlatego przy jakimś kontakcie mocniejszym z piłką, przy jakimś mocniejszym strzale czy rzutce nie czujesz tego. A były kiedyś wcześniejsze buty, czy te Adizero, to niebieskie miałem, mhm, grałem we wcześniejszym klubie, to jednak było czuć ten strzał, dlatego na razie mnie nie zawiodły, dlatego też gram w nich, ponieważ długo wytrzymują. Nie muszę jakoś tam co miesiąc czy dwa wymieniać butów. Nie lubisz za często zmieniać generalnie? Nie, już jak się rozbiją i są fajne, miękkie, także wkładam, nie boję się, że będzie zaraz jakiś odcisk czy coś. A to też jest plus tych butów. Czy kupię sobie nowe, czy tam dostanę od menadżera, to wkładam na trening i przetrenuję w nich cały trening i nie czuję... Nie moczysz gdzieś tam w wodzie? Nie, nie czuję w ogóle, że to są nowe buty, że dopiero je założyłem pierwszy raz. Mówisz, że tak nie musisz co miesiąc, a ile ci na rundę, na sezon schodzi na przykład parę butów? No myślę, że gdzieś na sezon, czyli rok, tak? No to myślę, że z 10 par kupuję, ale to z też nie... Z treningowymi łącznie licząc, tak? Tak, tak, ale to też nie tak, że czekam aż się rozwalą, bo wiadomo, że tak bym mógł w dwóch parach przegrać, prawda, bym miał lanki i niksy. No wiadomo, że but raz pójdzie, raz nie, to jest wada tutaj nieraz ukryta, ale jak wytrzymują, to mówię, mógłbym grać w dwóch parach, ale wiadomo, jak się bardziej rozbiją, czy już zaczynają się odklejać, to daje innym ludziom te moje rozbite, a sam sobie rozbijam nowe. No to mówisz, że ostatnio w Vaporach, ale widzę tam gdzieś ustawiłeś Hypervinomy. Tak. W nich trenowałeś, tak? Podczas zajęć. Tak, do potestowania, tak? Wziąłem je na obóz do Turcji, bo kolega miał ten kolor czarny z pomarańczowym. I ogólnie fajnie wyglądały i były miękkie, dlatego chciałem je spróbować. Ale jednak jestem przystosowany bardziej do tych syntetyków niż butów skórzanych. Tak, ale takie miękkie są. Ja wolę takie bardziej plastikowe, że tak powiem. Bardziej plastikowe. Tak. Taka już prawie skóra. Tak, tak, tak. No i dlatego zostawiłem je do treningu. Bo naprawdę są miękkie, nawet wygodne, ale ja wolę jednak te plastikowe. No dobra. Wspomniałeś jeszcze o tym, że mimo że grasz na skrzydle, lubisz lekkość i tak dalej, to nie stronisz też od miksów, tak? To też zdarza ci się w miksach pograć, nie to, że ja zawsze lanka. Ja powiem, że tylko jak jest jakieś suche boisko, to typowo suche, to że już wiedziałbym, że nie wytrzymam całego meczu w miksach, to wtedy zakładam lanki. A tak to na razie w tej rundzie jeszcze lanek nie założyłem. Znaczy wręcz lubisz miksy, tak? Tak, preferuję bardziej. Nie chcę też sobie zrobić, że tak powiem, pod górę, że się wywrócę, czy ktoś weźmie mnie na zamach, a ja się poślizgnę. Dlatego jednak wolę w miksach, a wiadomo, jeszcze teraz gramy w godzinach późnych, 18 czy 20:30, to ta rosa jest i jednak bardziej miękko i chyba te miksy na razie. Wiadomo, no, zaraz przyjdą upały, no to chyba trzeba będzie się przerzucić na te lanki. Tak. No rzeczywiście sentymentalne pytanie, czy pamiętasz jakieś swoje pierwsze buty, w których grałeś jeszcze gdzieś tam, ty z Żyrardowa chyba jesteś, tak? To gdzieś w juniorach, tak? No Żyrardowianki czy coś pamiętam, takiego? Pamiętam ogólnie chyba dwie pary, jedne to były już takie te stare cornery, takie z
tym czarnym... Klasyka lat 90. Tak, oblanym, tak. I wtedy jeszcze pamiętam, żeby było fajnie na podwórko, to sobie w pineski, w korki wbiłem młoteczkiem, żeby jak idę, to żeby było słychać jak stuka. Tak, pierwszy kuba, który ma buty wkręcane na osiedlu. A z tych takich poważniejszych to pamiętam takie Nike z wywianym jeszcze językiem. Biała właśnie, biały znaczek na tym i właśnie na tym języku, to też pamiętam, tata mi kiedyś pierwszy raz kupił. Były za małe, ale przetrenowałem w nich, a dopóki się rozwaliły, do tej pory mnie palce bolą przez to, ale było warto. Biało się na osiedlu, buty Nike. Szacunek na osiedlu. Tak, na trzepaku było fajnie. Dobra, Kuba, dzięki. Dzięki, powodzenia.